Szczęść Boże, Krzysztof Losz, witam w programie Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj naszymi gośćmi są panowie, pan Mikołaj Witt, pełnomocnik rządu do spraw centralnego portu komunikacyjnego. Dobry wieczór, szczęść Boże. Dobry wieczór, szczęść Boże. I pan Czesław Warsewicz, wydawca portalu na kolei.pl. Dobry wieczór, szczęść Boże. Dobry wieczór, szczęść Boże. Będziemy rozmawiać o centralnym porcie komunikacyjnym. We wtorek rząd przyjął uchwałę w sprawie centralnego portu komunikacyjnego. Panie ministrze, co ta uchwała w praktyce oznacza? To pierwszy kamień milowy przy realizacji tego projektu. To bardzo ważny punkt. Od tego momentu, kiedy już wiemy jako rząd, czego chcemy, możemy zabierać się do realizacji tego projektu. Kolejnym etapem będzie ustawa, która wesprze nas w procesie inwestycyjnym, powołanie podmiotu, na którego barki zostanie złożony ciężar inwestycji i koordynowania inwestycji oraz wszczęcie, jak najszybsze wszczęcie badań środowiskowych, ponieważ to badania środowiskowe są tym zwykle najdłużej trwającym elementem, najtrudniejszym do przewidzenia, najbardziej ryzykownym dla inwestorów. Bo lokalizacja jest portu, ale rozumiem, że właśnie teraz trzeba dokładnie przygotować te wszystkie dokumenty, bez których nie można wbić tej przysłowiowej pierwszej łopaty, tak? Tak. To, co dotąd się wydarzyło, to pewne rekomendacje. Wiemy, czego chcemy. Wiemy, gdzie w naszej ocenie najlepiej jest zbudować port Solidarność. Oczywiście przepisy prawa będą wymagać od nas wskazania innej, racjonalnej alternatywy dla tej lokalizacji i to uczynimy. Natomiast na oczekiwanie na kolejne kroki, to dwa lata okresu przygotowawczego, gdy będziemy przygotowywać właśnie wszystkie materiały, następnie dwa lata okresu projektowego, gdy Port Solidarność będzie projektowany i wreszcie 6 lat procesu budowlanego i przygotowywania do przeniesienia ruchu cywilnego z lotniska Chopina w Warszawie do Portu Solidarność. Ta idea to jest, mam pytanie do pana Czesława Warsewicza, to jest jakaś nowa idea, czy już z tą ideą centralnego portu komunikacyjnego, już powiedzmy, no ileś lat żeśmy dyskutowali w Polsce? Oczywiście ten temat był podnoszony, natomiast myślę, że kwestia tej determinacji i właściwie decyzji, że chcemy w tym kierunku zmierzać, dopiero teraz zapadła i dobrze się stało, ponieważ jest to, myślę, ogromny impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki. Rozwojowy, ponieważ Polska od wielu lat borykała się z tak zwanym problemem średniego wzrostu. I w przypadku braku takiej większej mobilności, przepływu osób, przepływu towarów, przejście czy wyrwanie się z tej pułapki średniego wzrostu będzie trudne. I oczywiście ta odważna decyzja, aczkolwiek konieczna do tego szybkiego rozwoju polskiej gospodarki, jest oczywiście konieczna. I tutaj te decyzje, czy te dyskusje, które trwały jak w mniejszym zakresie, one były prowadzone, natomiast wydaje mi się, że one były mniej poważnie, a nie traktowane na serio tak naprawdę. Dzisiaj widzimy, że to szybkość podjęcia tej decyzji, ponieważ dyskusja o powstaniu centralnego portu, najpierw lotniczego, później komunikacyjnego, bo to powinno integrować wszystkie środki transportu, no, trwała tak naprawdę zaledwie parę miesięcy i dzisiaj widzimy już, że to jest poważne podejście do tematu, jest podjęta decyzja i a to jest też wyraz jakichś ambicji Polski i gospodarczych, ale też powiedzmy no takich ambicji wizerunkowych, że pokazujemy o to, że no jesteśmy w stanie zbudować naprawdę no potężną rzecz w infrastrukturze. Znaczy oprócz oczywiście ambicji, bo to jest pewnie ambicją narodu prawie 40-milionowego, ale też przede wszystkim potrzeby, która wynika z rynku, który mamy i potencjału gospodarczego, który mamy. Tak jak wspomniałem, podstawowym czy kluczowym elementem w rozwoju gospodarki jest mobilność, możliwość przemieszczania się, przepływu towarów i bez stworzenia ram takiej możliwości przepływu
większej mobilności, trudno osiągnąć szybszy rozwój gospodarczy. Bo przypomnę, w każdym towarze jest mniej więcej zawarte od 13 do 15% kosztu logistyki. Czyli tutaj w tym zakresie optymalizowanie tego kosztu, czy też racjonalizowanie jest wskazane. I bez tej inwestycji trudno stać się silniejszą gospodarką i przyciągającą inwestorów, rozwijającą się w tempie 5 czy 6% w skali roku. Panie ministrze, centralny port komunikacyjny, a wcześniej mówiono o centralnym porcie lotniczym. Dlaczego doszło do zmiany nazwy? Nie wiem, kwestie marketingowe czy praktyczne? Czy też to, powiedzmy, że to jakby lotnisko to za mało? Słowa mają znaczenie, nazwy mają znaczenie. Centralny port komunikacyjny rzeczywiście za punkt wyjścia traktuje centralny port lotniczy, czyli główny międzykontynentalny port lotniczy dla Rzeczpospolitej, ale jest czymś daleko więcej, większym. Mówimy o głównym węźle kolejowym dla Rzeczpospolitej, o pierwszym kroku ku stworzeniu czy przebudowie systemu kolejowego tak, aby mieszkańcy Polski, którzy podróżują po Polsce koleją, podróżowali w sposób wygodny, a ci, którzy nie podróżują koleją, żeby mieli wreszcie możliwość wybrania kolei jako w pełni konkurencyjnego środka transportu dla komunikacji samochodowej. Czyli to nie chodzi tylko o linię kolejową, która by dowoziła pasażerów do lotniska. Tak, nie budujemy tylko lotniska znakomicie skomunikowanego z Warszawą, budujemy nowe serce transportowe serce Rzeczpospolitej. Tak? W tym miejscu przez ten punkt docelowo będą mogły przechodzić główne szlaki komunikacyjne, a teren położony wokół portu Solidarność będzie najlepiej skomunikowanym miejscem w Europie Środkowej. A dlaczego, panie ministrze, nie podjęto decyzji, wydaje się, tańszej, prawda, rozbudowy Okęcia? Czy to w ogóle jest możliwe? Rozbudowa Okęcia być może byłaby możliwa jeszcze kilka lat temu, zanim rozbudowano drogi ekspresowe w jego pobliżu, zanim wybudowano trasy kolejowe, trasę kolejową nie do końca zresztą fortunną. Natomiast pytanie, czy byłaby to dobra decyzja, dlatego że posiadanie lotniska w mieście to niemałe uciążliwości dla mieszkańców. I to jest prawdziwy problem, dlatego że jeżeli zapytać mieszkańców Okęcia, prawdopodobnie część cieszy się, że może na lotnisko pójść piechotą. Natomiast znaczna większość, ponieważ statystyczny Polak na dzisiaj lata mniej niż raz do roku, cierpi z powodu uciążliwości wywoływanych przez ruch lotniczy, cierpi z powodu hałasu. I jeżeli chcielibyśmy stworzyć lotnisko, które będzie działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, to te uciążliwości wzrosłyby w sposób nieporównywalny do tego, co jest obecnie. Nie chcemy, nie możemy pozwolić sobie na zafundowanie setkom tysięcy mieszkańców Warszawy tego rodzaju uciążliwości. Dlatego też Port Solidarność będzie położony w terenie oddalonym od centrum Warszawy i o bardzo małej gęstości zaludnienia, aby te uciążliwości dotykały jak najmniejszą liczbę osób. A jak duży to będzie obszarowo port, gdybyśmy porównywali z Okęciem? To będzie port, jeśli spojrzeć na samą powierzchnię, którą potrzebujemy do wzniesienia portu lotniczego. Nie mówimy o całej infrastrukturze, która w pewnym momencie go otoczy, to mówimy o porcie lotniczym, który będzie ponad pięciokrotnie, zajmował teren pięciokrotnie większy niż obecny teren lotniska Okęcie. No to rzeczywiście, to tu w obrębie Warszawy to nie ma miejsca już, żeby coś takiego zrobić. To, bo musielibyśmy pewnie cały Raszyn wykwaterować, jeszcze kawałek Ursynowa i byłoby mało. Właśnie, bo jak dyskutujemy o centralnym porcie
komunikacyjnym, to no, może mniej mówimy o tych kosztach społecznych. Panie ministrze, ile rodzin trzeba będzie wykwaterować? Bo tego się na pewno nie da uniknąć, bo nie mamy w gminie Baranów takiej, powiedzmy, terenu pustego całkowicie. To będą jakieś duże wykwaterowania? Znaczy, przede wszystkim chciałbym podkreślić z całą mocą, że będziemy dążyli do tego, żeby wszelkie pozyskiwanie gruntów pod inwestycje następowało na polubownych zasadach. Tak? Jako Polska możemy się poszczycić realizacją inwestycji publicznych w sposób, który jest koncyliacyjny, prowadzi do zgody, a nie prowadzi do konfliktów społecznych. Tutaj lubię podawać przy tej okazji przykład Raciborza, zbiornika w Raciborzu, gdzie dla mieszkańców wybudowano nową miejscowość, gdzie odtworzono układ starej miejscowości, przeniesiono dla mieszkańców zarówno kościół, jak i cmentarz, tak aby w jak największym stopniu zapewnić im komfort pozostawania we wspólnocie, w której żyli przez dziesiątki lat. I tutaj jesteśmy zdecydowani, żeby z taką samą otwartością podchodzić do oczekiwań mieszkańców Stanisławowa. I tutaj jest to o tyle istotne, że inwestycja, którą robimy, jest robiona dla całej Rzeczpospolitej. W związku z czym uważamy za uczciwe, żeby Rzeczpospolita stworzyła dla mieszkańców Stanisławowa godziwą ofertę. No właśnie, tym bardziej, że te koszty będą niewielkie w stosunku do budowy, prawda? To prawda. Panowie, mamy na razie, można powiedzieć, no, pewne plany, koncepcje Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pan Czesław Warsewicz zajmuje się sprawami transportu od lat. Czy można, nie wiem, porównać to nasze lotnisko projektowane z jakimś portem europejskim, mniej więcej skalą? Tak jak tutaj już mówiliśmy, jest tak, że skala tego przedsięwzięcia będzie największa w tej części Europy. Jest projektowana w pierwszym etapie na 45 milionów podróżnych do rozszerzenia w dalszej części, czy w miarę rozwoju portu i rynku, do 100 milionów. Dzisiaj takim największym, czy jednym z większych lotnisk jest to lotnisko Heathrow, gdzie roczny przepływ, największym lotniskiem dzisiaj w Europie, gdzie roczny przepływ podróżnych wynosi około 60 milionów, czyli podobny przepływ pasażerów jest w lotnisku w Paryżu, w Kopenhadze, czyli to wielkość tych największych hubów komunikacyjnych Europy Zachodniej sięga około 50-60 milionów, czyli ten port, który powstanie, port Solidarność, będzie miał, powiedzmy, w pierwszym etapie skalowany do tych największych dzisiaj hubów europejskich, a przy jego rozwoju nawet przewyższającym. I to jest oczywiście pewne wyzwanie, które też daje dużą szansę rozwojową i bycie równym konkurentem na rynku przewozów lotniczych w Europie, ale też i w świecie. Tutaj też jest szansą oczywiście Azja, gdzie najbardziej zaludniony kontynent świata, gdzie tam możemy stać się taką naturalną bramą Azji do transferu podróżnych w dalszych części Europy i też świata. Także jest to, myślę, wielkość porównywalna do największych hubów komunikacyjnych i ten port lotniczy może stanowić taki największy hub komunikacyjny naszej części Europy i przyciągnąć być może również podróżnych z części Europy Zachodniej i skoncentrować ten potok pasażerów, który gwarantuje opłacalność tego projektu i jego dynamiczny rozwój. Panie ministrze, czyli można powiedzieć, że w końcu wykorzystamy nasze położenie geograficzne. Mamy szansę wykorzystać to położenie geograficzne. Przecinają się u nas drogi, można powiedzieć, lądowe, ale i powietrzne, prawda, międzykontynentalne nad Polską. Tak, to prawda. Nasze położenie, które przez wiele lat było naszym przekleństwem, teraz staje się dla nas błogosławieństwem, ponieważ ruch lotniczy z
zatłoczonych portów Europy Zachodniej ma szansę przesunąć, środek ciężkości tego ruchu ma szansę przesunąć się na wschód. Nad Polską rzeczywiście krzyżują się najbardziej efektywne drogi lotnicze między takimi miastami jak Pekin, jak Amsterdam, jak Londyn. I to jest oczywiście atut. Natomiast jednocześnie dla wszystkich mieszkańców Polski, którzy po prostu chcą podróżować po Polsce, port Solidarność ma szansę stać się głównym portem komunikacji kolejowej. System wybudowany na bazie portu kolejowy, budowany na bazie portu Solidarność, umożliwi połączenia z takimi miastami jak Kraków czy Katowice w godzinę i 15 minut, z takimi miastami jak Gdańsk, Olsztyn, Poznań, 2 godziny, niekiedy poniżej 2 godzin, z takimi miastami jak Szczecin, Koszalin, w 3 godziny. To jest z perspektywy osób podróżujących po Polsce, to jest skokowa poprawa jakości. Panie ministrze, a czy skorzystać na tym porcie komunikacyjnym może LOT, nasz narodowy przewoźnik? Bo oczywiście tu ta liczba pasażerów, no to mówimy o liczbie obsługiwanych przez wszystkie linie lotnicze, które będą korzystały z portu. Natomiast jaką korzyść może LOT odnieść z Centralnego Portu Komunikacyjnego? LOT jest obecnie główną linią lotniczą w naszym regionie. Tak naprawdę jest kandydatem, pretendentem do linii, która może skonsolidować rynek z całej Europy Środkowo-Wschodniej. To już po części się dzieje. LOT uruchamia połączenia międzykontynentalne z Budapesztu. LOT nawiązuje ścisłą współpracę z liniami lotniczymi krajów bałtyckich. Natomiast LOT bez zapewnionej bazy, i to bazy, która umożliwi mu nieskrępowany rozwój w dłuższej perspektywie czasu, byłby skazany na upadek. Mówiąc obrazowo, kto się nie rozwija, się cofa, tak? Kto się nie rozwija, się cofa, i LOT nie mogąc rozwijać swojej siatki połączeń, byłby skazany tak naprawdę na upadek. Dlatego bardzo cieszylibyśmy się, gdyby to LOT był głównym klientem portu Solidarność. Czyli tak jak mamy na przykład na lotniskach w innych krajach, że ten narodowy przewoźnik miałby swój oddzielny terminal na przykład, widoczny z daleka, taka infrastruktura dedykowana LOT-owi. Tak, oczywiście rozsądny operator lotniska nie uzależnia się od jednego klienta, natomiast nie zmienia to faktu, że już choćby z tego powodu, że LOT jest 100% własnością spółką Skarbu Państwa, bardzo cieszymy się z powodzenia LOT-u i LOT dzięki Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu ma szansę naprawdę rozwinąć skrzydła. Mówimy o sporych pieniądzach na tę inwestycję. Na koniec chciałem zapytać pana ministra jeszcze o to finansowanie. Stać Polskę, żeby na przykład taką inwestycję sfinansować z własnych środków, mówię, siłami Polski, naszych firm, budżetu państwa? Odpowiadając na to pytanie, musimy uwzględnić fakt, że mówimy o inwestycji, której finansowanie będzie trwało przez 10 lat. Czyli nie wydajemy od razu tych pieniędzy, tylko tak, to jest. Zwróćmy uwagę, że jeżeli podzielimy tę wchodzące w grę kwotę, czyli 35 miliardów złotych na 10 lat, to kwota 3,5 miliarda złotych rocznie, aczkolwiek wciąż olbrzymia, pozostaje w zasięgu możliwości państwa o takiej gospodarce jak Rzeczpospolita. Natomiast pytanie, wydaje mi się, należy odwrócić. Czy stać nas na to, aby rynek lotniczy uciekł nam? Czy stać nas na to, aby wciąż między Rzeszowem a Szczecinem podróżować przez 12 godzin? Czy stać nas na to, aby
mieszkańcy Polski podróżowali głównie samochodami. Nie jesteśmy producentem samochodów, nie wydobywamy ropy naftowej, nie mamy na dzień dzisiejszy cementowni. Z kolei produkujemy prąd z własnego surowca, jesteśmy w stanie budować tabor kolejowy i jeśli spojrzeć na to z tej perspektywy, okaże się, że tak naprawdę przełożenie transportu na kolej jest bardzo opłacalną inwestycją dla polskiej gospodarki. I tym pozytywnym akcentem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję panom za wizytę w studio. Przypomnę, gościłem panów Mikołaja Wigda, pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pana Czesława Warsewicza, wydawcę portalu na kolei.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.